Na sylwestrowej scenie na pewno będzie bardzo gorąco. Edyto, czy ty już masz przygotowaną kreację na ten wyjątkowy występ z synem? Jeszcze nie, jeszcze wszystko przygotowujemy. Wiem, że mamy dwa wyjścia z Alanem podczas tego kilkugodzinowego koncertu. To, co jest najważniejsze w garderobie, to pamiętam, że trzeba mieć taką fajną termiczną bieliznę, bo nie ma żartów. To jest bardzo zimno, jesteśmy cały czas za kulisami. Jest niby bardzo gorąca atmosfera, jest dużo adrenaliny, ale potem można się pochorować, więc trzeba się bardzo dobrze zabezpieczyć. No, ja kiedyś pamiętam, na jednym z sylwestrów wyszłam nawet w sukience z papieru, pamiętam. On nie wyglądał jak z papieru, ale była z papieru, taka złota, bardzo ładna. No nieważne, zasady, jest to taki bardzo... To jest taka ogromna adrenalina, a jednocześnie bardzo wymagający koncert, dlatego że jest radość, ale też jest ogromne oczekiwanie publiczności, która jest zmarznięta. Trzeba ją jakoś tak rozgrzać. Nie można wyjść na scenę tak bardzo wygodnie, ciepło ubranym, bo to by nie było wtedy ciekawe dla kamer, więc no to jest taki bardzo duży zawsze, jak się powie, krytyczny punkt decyzji, czy wyjść w czapce, czy bez czapki, czy w szpilkach, czy w kozakach. No taka fajna zabawa trochę. Ale masz już jakiś taki pomysł, jak chciałabyś, aby wyglądała twoja stylizacja? Tak, zebraliśmy sobie z Bartkiem Indyką, który jest moim stylistą i to jest dla niego też bardzo trudne zadanie, bo wiadomo, że proszę państwa, no co się będziemy okłamywać? Zawsze na tę noc sylwestrową jest rywalizacja. I co ja mówię u nas na scenie, na każdym balu jest rywalizacja. Także wszystkie kobiety, szczególnie myślę kobiety, chociaż może nie tylko, ale szczególnie kobiety zawsze mają taką presję, co na siebie włożyć, żeby się dobrze czuć, żeby dobrze wyglądać, żeby nogi wytrzymały w szpilkach i tak dalej, i tak dalej. Do tego scena jest naprawdę wymagająca, bo trafi być ślisko na scenie. Scena jest olbrzymia, więc trzeba pokonać, no widziałam, bo już byłam teraz w Zakopane, wróciłam na chwilkę na szansę tutaj, to już jest zbudowana scena, jest olbrzymia, spektakularna wręcz, więc, ale na szczęście w górach, proszę państwa, prawie na każdym rogu jest grzane wino, więc okej.